Ruszamy. Kolejna konfrontacja w turnieju Grupa B. Turniej World TV Spring Championship w dolnym lewym rogu. Rail. Rosja. Trzeci pojedynek Raila. Ależ ten człowiek zyskuje czasu antenowego. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym Raidor, czyli Ricardo Romiti, mistrz świata. Wicemistrz, przepraszam. Wicemistrz świata, drużyna Clash. Bym mu tutaj dodał. Z 200 tysięcy dolarów przypadkiem. A tu nic z tych rzeczy. Swoją drogą, muszę jeszcze szybko zajrzeć do... Wydaje mi się, że oni mało ze sobą meczów stoczyli, ale i tak chcę zobaczyć garść statystyk między tymi graczami, czy oni się spotkali. A, nawet kilka razy się spotkali. Ostatnie cztery pojedynki wygrał Raynor. W 2018 dwa, w 2019 też dwa pojedynki. A w 2017, 16, 15 Rail wygrał czterokrotnie. Czyli kiedyś wygrywał. Ej, w ogóle ostatnie trzy pojedynki. No to jednak Rail był w stanie zawsze urywać mapę Raynorowi. Ale no... Mapa to nie zwycięstwo. Zobaczymy, no ciekawie się zapowiada. Oj, Kamel wjechał, mega dziękuję. Ćwierć 100 złotówki. It's. Chyba Kamel też podśpiewywał to, co tam leciało. Dziękuję ci bardzo, witam na transmisji Kamela. Top 1 donatorów ever. Dobrze, doskonale. Mapa Złoty Mur, jak widzimy w Złotym Murze jest nawet trochę złotych minerałów. Po jednej i drugiej stronie, nie ma Xelnak na tej mapie. Myślałem, że może Rail spróbuje właśnie jakichś takich kombinacji z wykorzystaniem, bo ja na przykład tak gram, ale nie wiem, może to już progamerzy umieją bronić, tylko nie widziałem jeszcze żadnej takiej gry, żeby tutaj robić pylon, no i ten Immortal Push z kanonami i bateriami. Jeszcze tego ani razu nie widziałem na wysokim poziomie w wykonaniu graczy podczas turniejów, ale może wszystko przed nami. Może czekają właśnie na jakiś finał albo coś takiego. Nawiasem mówiąc, bo tak widzę taktyki, wszyscy mam nadzieję, że tutaj też się orientują na pasku produkcji, jest Twilight Council i tak dalej. Jest standardowo, ale no się może nie standardowo, poza tym, że Raynor właśnie przejmuje złoto. To trochę ryzykowniejsza, odważniejsza decyzja. Jakaś adeptka w ogóle w krzaku i za drzewem jeszcze schowała. Podwójny kamuflaż. No, ale może ktoś wie, może mam... W zasadzie my mamy tutaj dużo ekspertów, bo wiadomo. Starczy się uradzić w Polsce, już jesteśmy ekspertami, ale zastanawiam się, dlaczego cena złota spada. Kryzysie. Ludzie się pewnie go pozbywają tak mocno, ale... No tak, w sumie to oczywiste. Ale to... No takie jest dla mnie trochę zastanawiające. Bo wydawało mi się, że w kryzysie to teraz ludzie zaczną to kupować. Jak rośnie inflacja, ale ja się w sumie nie znam. Ja jestem amatorem. Takim brązem ekonomii, póki co. Ale każdy zaczynał od brązu. Albo od StarCrafta 1. No dobrze. Czy on widział tę trzecią bazę? No nie, no oczywiście, tak, Rail widział trzecią bazę. Przechodząc adeptką. To jest w zasadzie no, jedno z dwóch zadań pierwszej adeptki Protossa, żeby zauważyć, czy jest trzecia baza, jeżeli jest to na jakim etapie i tak dalej, czy jest zakończona, czy jeszcze nie zakończona. A drugim zadaniem adeptki jest zobaczyć, czy Zerg wcześniej atakuje. O, i ładny zwiat Raynora. Ludzie sprzedają złoto, żeby kupić papier toaletowy i w nim ulokować swój majątek. O, jeszcze widziałem takiego mema, gdzie był papier toaletowy za 8000 dolarów plus gratisowo jakiś tam laptop dobry do niego dołączony. O, piękne rzeczy. Okej, Rail chce oczywiście za pomocą, no, całkiem pokaźnej liczby adeptek zatrzymać wydobycie ze złotej bazy i pewnie mu się to za chwilę uda. A, jeszcze spryciarz przerzuca na drugą stronę, żeby... Tak, ale fajnie wykorzystał ten mur z minerałów, żeby zerwingi nie otoczyły czterech słabych adeptek, tylko żeby teraz było aż 8 prawie, że nietkniętych. No i to już jest zupełnie inna sytuacja, zupełny obraz tej potencjalnej walki. Wydaje mi się, że przegiął z tym, że tutaj dwie adeptki przywołał, wystarczyłaby z pewnością jedna. No, ale teraz co Raynor? Co pani Raynor? Tutaj mamy Spinecrawlera, który nie tylko pomoże z jednostkami, które mogłyby być po drugiej stronie, ale też oczywiście z Rainami adeptek. Jeszcze ma trochę za mało, chociaż zerwingi dobiegają. No i chyba przeskoczy Rail dokładnie tak. Tutaj też jest kilka jednostek Raynora. Chciałby celować Rail w drony, ale jest tutaj też mało.
No ale i tak powinien łapać to, co jest. No i jeszcze kilka wybuchów adeptkowych. No nie wiem, nie wiem, nie podobała mi się ta wymiana Raila. Mało dronów bitych. Inicjatywa nieszczególna. Prawie jeszcze z tego, co widzę, stracił Warpizma. 8 adeptek za... no za zerglingi w sumie. Jedna drona, dwa roacze. Słabo, słabo celował w robotniku, wydaje mi się. No ale może uznał, że tak będzie okej. No i Raynor idzie za ciosem. Jak widzicie, nie dorabia teraz robotników, tylko powiększa swoją armię i będzie starał się zakończyć to starcie tu i teraz. Królowe chyba też będą... a nie, królowe nie idą. Królowe mają wyłożone. A, to jest świetna w ogóle reakcja Raila, żeby teraz tak szybko przejść w Disruptory. Może z nimi będzie szansa. Coś podobnego widzieliśmy dzisiaj, jak Rail grał na Denvera. O, leci kula! Kula w jajo! Jest jeden Ravager powstrzymany, to trochę niewiele było. Oczywiście Force Fieldy będzie bardzo szybko Raynor rozbijać za pomocą Ravagerów. Świetnie, pylon wyłączony. Kolejny Disruptor strzela. Oj, Raynor, Raynor trochę traci. Za chwilę kolejny Disruptor strzeli. Już jest przeładowany. No i dorabia drony, tak. No, Raynor widzi, że okej, jak są Disruptory, to nie można. Raczej trzeba odpuścić. To nie jest tak, że Raynor jest tutaj ponad tymi wszystkimi graczami w grupie i może robić, co tylko chce. Tak, kiedyś było drogie masło, teraz papier toaletowy. O nie. O wow, aż 8 dron, ja tak mi uznałem. No dobra, to się pewnie i tak za wiele nie wydarzy. Trochę nie przepilnowałem kamery. Mu się przypomniało drogie masło, ale no 8 dron to jest doskonałe. To ciężko lepszy strzał w sumie Disruptorem. Nawiasem mówiąc, jakby tutaj poleciała kula Disruptora, czyli mimo wszystko tej niby złej strony, to i tak zasięg rażenia kuli Disruptora by ciepnął robotników. No chyba, że Raynor zdołoby ich wycofać. Zerglingi tylko czekają. Jak Janusze przed otwarciem Biedronki. Okej. Oj, kula teraz w jaja znowu poszła. Ej, ale... no, to już takie poobijane. Groźniejsze by było, jakby dwie kule wysłał Rail. No, ale teraz nie ma póki co jak tego zrobić. Mógłby zrobić ten atak, o którym ja mówiłem, czyli wysłać właśnie strzał Disruptora tak od dołu. No, ale to jest taki detal, o którym też pewnie ciężko czasami sobie tak w locie przypomnieć. Trzeci Nexus też zajęty na złotej bazie. Proszę, jacy chciwi. Dobrze. Większe armie w krótszym czasie, więcej akcji, więcej też takiego zachęcania, bym powiedział, Raynora do ataku. Ale wydaje mi się, że to nie jest takie dobre atakować gracza, który gra Stalker. Stalker Sentry Kolos. Na tym etapie, jeszcze na tej mapie, z takimi rampami, no. Może to się zemścić, ale myślę, że Raynor i tak spróbuje, bo póki co robi tylko armię, chociaż jeszcze jakaś jedna dronka. No, takie daremne trochę strzały Raila. Póki co czyści biomasę. Jeszcze nie ma szybkości do Bane'ów. No, Rail teoretycznie mógłby podejść, mógłby pogrozić, ale lepiej według mnie zaczekać chyba na kolejnego kolosa, bo ma dwa i tak się zastanawiam właśnie, czemu nie robi trzeciego od razu. No, ale skoro nie robi, to nie robi. Według mnie by się przydał, bo zobaczcie, jak dużo ma zerglingów Raynor, to jest aż 73. Kolosy na te jednostki są całkiem niezłe. No i Raynor też myśli o kontrataku. Jezuniu, Rail tak samo jak na Denvera nie ma jednostki blokującej natural. Co za błędy, panie Rosjanin. Gdzie są Force Fieldy? Gdzie byli rodzice? Kiedy Rail uczył się mikrować, ale... o, no nie, no okej, jeszcze zerglingi dobiegają z tyłu. Powinien sobie dać radę. No dokładnie, miazgunia. Rail trochę położył ten natak. Trochę przesadził. No i GG. Taktowne oddanie punktu, który już raczej był na 90% w rękach Raynora, ale wydaje mi się, że to wcale nie była taka jednostronna miazga Włocha. Że to jeszcze się mogło coś zadziać. Jakby lepiej Rail zamikrował, no to mieli ekonomię bardzo podobną.
górnym prawym rogu Rail z Rosji, w dolnym lewym Reynor z Włoch. A, i włoski zawodnik będzie robić jakąś przykrą haczerkę. Niby parę dni na tworzywie wiesz, sztucznym jest w stanie wytrzymać, oho, no to niedobrze. To niedobrze. O, witamy Joe Chip. Cześć, cześć. No dobra, Reynor będzie robić proxy hatcher i pytanie w jakim miejscu, czy to będzie w naturalu Raila, czy też może jednak tutaj. Myślę, że będzie to blokada ekspansji z tego względu, że Reynor swoją już też postawił, więc to nie będzie jakiś właśnie chamski, no tak, raczej nie będzie to chamski wczesny atak, tylko opóźnianie Protossa w też bardzo nieprzyjemny sposób. Proszę bardzo, już jedzie z blokadą, żeby zaraza Protoska się nie rozprzestrzeniła zbyt szybko. No niewygodny scenariusz dla Raila. Tak, ewidentnie Reynor w ostatnim czasie jest zawodnikiem, który trochę bardziej stara się w początkowych etapach gry wychodzić na prowadzenie. Czy remonty się u mnie nie zaczęły? No zaczęły się już od listopada czy września i końca nie widać. Jeden skończył, to drugi zaczął. A u mnie 6 tygodni ogarnięte, no nie wierzę, po prostu ile ludzie się babrają. No nic. Haczerka będzie zniszczona. O, Reynor nie zrobił Evolution Chamber. Żeby dalej blokować ekspansję, rzadka, chociaż chwilę, zaraz znowu kolejną haczerkę może tu ciepnie. Rail bardzo by tego nie chciał. Ale ładnie Reynor blokuje możliwość wybudowania Nexusa, no. To jest piękna sprawa. Czemu ta proba nie atakuje drony, też nie wiem. Okej, okay, w końcu. No i adeptka wyjaśnia. Ale to jest bardzo opóźniony Nexus protoski. No, dobrą minę do złej gry robi teraz Rail, bo jak gdyby nigdy nic gra Stargate'a z tak opóźnionym Nexusem, jak widzicie nawet probą się odechciało pracować, one też mają home office. Wiadomo jak to wygląda w takiej sytuacji, niby pracują, ale tutaj przerwa, tu kawusia. No ale już na koniec jakiś raport spłynie, jakie jest zdjęcie z włączonym programem do pracy. Dobra, Oracle w akcji. No, nawet... A nie, myślałem, że może Reynor nie będzie gotowy, ale jest w sumie gotowy, bo ma dwie królowe w ekspansji. W pierwszej bazie jest wieżyczka i królowa. Tak, raczej sobie poradzi Reynor. Chociaż ta jedna królowa nie jest idealnie ustawiona. No, ale nawet jak nie jest to i tak, nic to nie zmieni. Railowi i tak nie udało się zbyt wiele ugrać. Tak, widzę, że mamy Roach Warrena, nie mamy dron. Reynor wygląda, jakby chciał za chwilę wygrać, bo... Tak, wystarczyło Reynorowi zauważyć, że jest wczesna trzecia baza. Wczesna, czyli tak no mniej więcej przed 4 minutą 30 sekundą. No, to można powiedzieć, że jest w miarę wczesna. Jak na standardy, które były 2-3 miesiące temu.
No i Reinerowi już zapadła decyzja w głowie, czyli robili teraz karakany, pewnie trochę ravagerów, a potem będzie dopychać zerglingami, żeby jak najszybciej wyjaśnić przeciwnika. To wszystko na dwóch gazach. No 42 drony, dwa gazy. No okej. Okay. Będzie tego na pewno sporo. Oracle mogłaby się aktywować, ale sprytnie Rail powinien czekać. Ja nie wiem, czy ten atak wejdzie. Jeszcze jak kolos się pojawi, przecież to jest... O, nie. Byleby nie wpuścił tutaj niczego. Już nawet dobrze, jakby pułapkę zrobił. Byleby nie wpuścił. Królowe też oczywiście idą na front, żeby była odpowiedź na Oracle. No, nawet na samego kolosa to jest jakaś forma odpowiedzi. Piękne przejście. No nie, no tak oddał tego kolosa. Tak jakby chwycił dwie paczki papieru, trzecią zębami i potem wyszedł z niczym. Taki był pewny siebie Rail. Że gołym kolosem chodził. Nie no, to jest trochę przykra sprawa. Chociaż strzał Disruptora nie był taki zły, no ale brakuje czegoś, co by stawiło jeszcze może większy opór. Tutaj pięknie, cztery baterie. No. Gdyby był kolos razem z tymi jednostkami, gdyby tu była zabudowa, to jestem zdania, że byłby to w stanie Rail obronić. No ale zwarzewił. Trochę właśnie wydaje mi się, że gdyby nie błędy Raila, to naprawdę mógł obie gry wygrać. Bo miał odpowiednią armię, tylko no właśnie kontrola ustawień nie najlepsze. Już mi się udziela ten marketowy nastrój. Witamy, Irien, cześć. Jakim żartem właśnie alkohol lub boi się wirus. Żona codziennie przedstępuje i mnie nalewko, spirytusem pół na pół. To Ajza. Ostro śni, czyli rozumiem, że jest podejrzenie, tak? Czy to taka profilaktyka na lepsze trawienie? Rail kontra Harstem za chwileczkę. Wardy tego Raila cały czas pokazuje, ale to normalne. Weź inny mecz niż ten Rail, Boże nada. To Wardy ustawia kolejność meczów, ale zobaczymy i tak wszystkie w tej grupie, więc nic sam nie ucieknie. Teraz PvP, to może właśnie zabłysnąć rosyjska myśl techniczna. Oni są nieźli w PvP. Okej. Dobrze. Dziękuję za oglądanie tego spotkania na YouTubie. No, zobaczyliście, co w tym pojedynku zobaczyliście. Jak można ukarać Protosa, który w miarę wcześniej zajmuje trzecią bazę. No i jakieś takie otwarcie na Golden Wall z obu stron, które nie jest takie w sumie złe. GG.